22-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak został postrzelony podczas policyjnej kontroli w Nysie. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Obrońców Tobruku. Informacje o strzałach w Nysie potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, a aktualnie sprawę bada prokuratura rejonowa w Nysie. Jak powiedział komisarz Hubert Adamek z opolskiej policji, zdarzenie miało miejsce w czwartek około godziny 23. Na jednej z ulic Nysy policja legitymowała grupę ludzi. W pewnym momencie jedna z tych osób wsiadła do samochodu i próbowała uciec, a także przejechać interweniującego policjanta. Wtedy policjant oddał strzał w kierunku tego samochodu. Policjanci o wszystkim poinformowali dyżurnego, który zarządził blokady dróg wyjazdowych z miasta. Informacja o tym, że nyscy policjanci poszukują Audi i kierującego nim mężczyznę trafiła do wszystkich jednostek policji. W taką relację jednak nie wierzy ojciec 22-latka i jak podkreśla w Nowinach Nyskich, było to działanie z premedytacją, ponieważ policjant celował prosto w głowę, a nie celował w drzwi, opony czy ostrzegawczo w powietrze. Policjant oddał 2 strzały w boczną szybę kierowcy, a także w lewy róg tylnej szyby. A istnieje tutaj podejrzenie tego, że nieuprawnione było użycie broni w tym przypadku? Proszę Państwa, w toku śledztwa będziemy rozważać różne wersje i w zakresie tychże wersji będą prowadzone określone ścisłe czynności procesowe. Dziś za wcześnie mówić o tym, która wersja jest najbardziej prawdopodobna. Okolice wieży ciśnień, miejsca interwencji są pod szczególną obserwacją, zwłaszcza ostatnio, kiedy to do nyskiej policji docierały sygnały o tym, że ustronna lokalizacja może być miejscem handlu narkotykami. Policjanci często interweniują, często odwiedzają to miejsce, sprawdzają, co robią tam te osoby i jakie mają zamiary, co mają przy sobie. Policjanci próbowali ustalić tożsamość tych osób, które wtedy tam się znajdowały. O 1:30 w nocy z czwartku na piątek policja dostała informację, że do szpitala zgłosił się 22-latek, który może mieć związek z tymi wydarzeniami. Około godziny 1:30 policjanci otrzymali informację, że 22-latek z Nysy, którego policjanci wiązali z tą sprawą, jest w szpitalu. W tej chwili wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Ze szpitala w Nysie przewieziono go do kliniki w Opolu. Tam w poniedziałek po prawie 3-godzinnej operacji usunięto kulę zlokalizowaną pomiędzy aortą a kręgosłupem. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Nysie. Proszę Państwa, za wcześnie na formułowanie konkretnych wniosków. Sprawa praktycznie dopiero się rozpoczęła. Dysponujemy dosyć bogatym materiałem dowodowym. Musimy go poszerzyć, aby móc sformułować jakieś wnioski. Przyjechali do Nysy funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych. Wspólnie z nimi dokonaliśmy oględzin miejsca zdarzenia. W wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia pomocne mogą okazać się kamery monitoringu miejskiego. Zostanie powołany biegły informatyk, który dokona badania zapisu monitoringu, wyda nam stosowną opinię. Ponadto jeszcze dziś zostanie powołany biegły z zakresu balistyki, który między innymi zbada broń palną, której użył funkcjonariusz w czasie tego zdarzenia wieczorem 6 grudnia. Zbada również przeszczeliny w samochodzie, którym odjechał młody mężczyzna z miejsca zdarzenia. Postrzelony Łukasz Eś nie był karany, ale w nyskim sądzie toczą się jednak sprawy, w których występuje jako oskarżony m.in. o udział w bójce i oszustwie. Ta osoba, która prowadziła samochód, która została postrzelona, to jest osoba znana policji? To jest osoba znana policji i prokuraturze. Więcej szczegółów nie chcę ujawniać z uwagi na ochronę danych osobowych. Policjant, który użył broni w czasie zdarzenia, skarży się na groźby karalne, jakie padają od czasu zdarzenia pod jego adresem.